powiedziałem, że pozwolę sobie wyprostować włosy, jakby to się zda na studia. Obietnicę spełniłem. Sztuka jest ważna, sztuka jest czymś wyjątkowym. Ja mam wrażenie, że ty się wreszcie zaczynasz świetnie bawić. Jakaś podeszła do mnie tak, ale fajnie, ale fajnie łapką grzebie. I tak, łapką grzebie i sali. Ale tu kompozycja, proporcje, człowiek. Nie, ale fajne kory, nie? Myślę sobie, że zarówno te obrazy, jak i to, jak się prezentujesz na tym zdjęciu, bardzo dużo o tobie mówią, bo tylko jeden. Z jednej strony wszystkie kanony są spełnione, poprawna kompozycja, no wszystko jest cud miód, plus ten takie mrugnięcie okiem do widza. Zobaczcie, nie dość, że to są bardzo interesujące formy plastyczne, to jest ceramika. I to jest świetnie pokazane. Sposób myślenia o malarstwie, ale tutaj widać już, że się dokonało coś więcej. Już to jest takie bardziej swobodne i żywe. Ania robi dzianinę. To, co ma na sobie, to też jest jej. No pokaż. To jest takie minusie. No to jest. Słuchajcie, no, baby no, alpaka to jest. Jak żeśmy się spotykali, i wiele pomysłów po prostu przyszło z marszu. Iskrzyło. To po prostu iskrzyło. Stan wyższej twórczości. No co za diabeł. Więc ja sobie pozwolę, jeszcze chwilkę zostanę, ale mogę się w każdej chwili rozłączyć, więc pozwolę sobie na minutkę, dwie minutki pozawracać wam głowę i się po prostu odnieść, bo Jarek, przechodzisz na emeryturę. Z racji tego, że przechodzisz na emeryturę. Niech to się wyda. Czuję się w obowiązku powiedzieć parę słów. Skoro nie mogę tego zrobić osobiście, zrobię to niestety na wizji nie bardzo prywatnie, więc... Zaczęło się. Życie. Więc po pierwsze chciałam ci cholernie podziękować za to, że byłeś w moim życiu przez tyle lat, całą kupę lat. I to nie tylko wtedy, kiedy... jeszcze się spotkamy, jeszcze będę żył. No, wiem, zakomunikowałeś to podczas spotkania na Wszystkich Świętych. No już mnie kurde, chcą pogrzebać, no. Ej, to nie ja powiedziałam, to były twoje słowa. W każdym razie chciałam ci strasznie podziękować, bo kurczę, to się tak mówi, że... bo ja się nie zgadzam kompletnie z tym, co powiedziałeś. Może i część osób się z tym zgodzi. Z tym, co powiedziałeś na samym początku odnośnie twojego wkładu w naszą twórczość. Natomiast ja prywatnie się z tym kompletnie nie zgadzam. Z tego względu, że znamy się, kurczę, dobre 16 lat, 17, no coś takiego. Coś koło tego. Coś koło 15-16. I nie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy chodziłam na kurs przed uczelnią, ale także i w trakcie moich studiów i po moich studiach. Cały ten czas byłeś wsparciem. Byłeś nauczycielem, nawet jak tego nie potrzebowałam, zawsze w nim byłeś. Byłeś wspaniałym przyjacielem i tak jak kiedyś z Grześkiem siedzieliśmy i mówiliśmy, ty już nie jesteś po prostu nauczycielem, ty jesteś jak po prostu część rodziny i tyle. I chciałam powiedzieć, że miałeś ogromny wpływ w moją twórczość i w moją osobę. Ja co prawda chodzę swoimi ścieżkami, ale... Nie wiem, co by było, gdybym nie spotkała ciebie, ponieważ nie przerywaj mi, dobrze? Ponieważ po pierwsze nauczyłeś mnie tego, że mam walczyć o swoje. Nauczyłeś mnie tego, że nie mam się wstydzić swoich prac, nie mam się wstydzić wyrażać swojej impresji, swojego zdania na temat sztuki, na temat tego, co robię. Nauczyłeś mnie bronić swoich przekonań. I swoich tak, prac. A tatuażu to nie chciałaś pokazać. Mam się rozebrać. To tak
W każdym razie nie wiem, co by, jakby to się potoczyło, gdybym ciebie nie spotkała, bo prawda jest taka, że nie jest to żadną tajemnicą, że jak idziesz na uczelnię, to każda pracownia próbuje kreować jakąś ideę danej pracowni w twojej głowie. I każdy próbuje cię jakoś tam przekabacić na swoją stronę i ukierunkować to myślenie w jednym kierunku, w kierunku pracowni. Ja oczywiście wykonywałam wszystkie polecenia pracy, jakie były zadawane i zadania, natomiast zawsze robiłam to kompletnie po swojemu. I wychodziłam na tym naprawdę fantastycznie, a robiłam to dzięki temu, że ty mnie tego nauczyłeś. No i no ja to chodzi, no bo jak, dziękuję, jak, no ja się podpisuję. Jak ktoś czyni ściśle polecenia pedagoga, to to staje się jego sobowtórem. A to nie ma sensu żadnego. Jeżeli... Dokładnie. I ja to zauważyłam wśród bardzo wielu moich kolegów i koleżanek z roku, którzy po prostu stricte wykonywali ćwiczenia. One były fantastycznie wykonane, ale to było dokładnie to, co miało być i w takim stylu, w jakim działa pracownia. Ja robiłam te zadania, ale kompletnie w swoim stylu i to dzięki tobie, bo ty mnie tego nauczyłeś, żeby robić dobra, zawsze... Bardzo mi miło, nie rozwijaj tego tematu, bo wiesz, będzie mi groziła cukrzyca. O Jezu, przestań. W każdym razie chciałam ci powiedzieć, że to jest prawda. Przynajmniej w moją szkołę, bo jestem niezmiernie szczęśliwa, że cię poznałam i że się znamy i że wiele fantastycznych lat jeszcze przed nami. No i właśnie, tak. I właśnie, i moment, i na koniec. Na koniec mam jeszcze tutaj. Dobrego na przejściu na emeryturę, ale wiesz, to tylko coś na papierze. Cześć Grzesiu. Cześć stary łysy koniu. Czegoś po to po znajomości z tobą się nabawiłem. No ja wiem. No jest dobrze. Słuchajcie. Dziękuję bardzo. Jest dobrze. Aga, mam propozycję. Zostań jeszcze z nami. Bo... Postaram się jeszcze chwilę zostać, ale za chwilę będę musiała się rozłączyć, dlatego chciałam kilka słów powiedzieć. Jasne. I powiedzieć za chwilę. Oczywiście to nasze spotkanie jest rejestrowane, więc prędzej czy później będzie można je sobie obejrzeć. Mam nadzieję, że Daria dużo powycina różnych rzeczy. Dzięki Aga. Grzesiek, bawcie się dobrze. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Pa. Niech się dzieje dalej. Dobrze. Dzięki. Słuchajcie, dziękuję wam za wytrwałość, no bo ja owszem jestem gadułą i myślałem, że to w 2 godziny... Wydało się, Jarek. Tak. Cholera, publicznie teraz się. No to tak, 10 minut na osobę. Ale słuchajcie, mam nadzieję, że ilość przejdzie w jakość, bo wydaje mi się, że te osoby, które tutaj chciałem przedstawić jako twórców, one są warte tego, żeby o nich opowiedzieć. No bo są fantastyczni, robią naprawdę niezłe rzeczy, a poza tym są indywidualnościami. To nie jest tak, że po tej ASP, kto robi dyplom, to maluje tak samo. To, co Aga przed chwilą mówiła, no bez sensu jest, jeżeli studenci trafią na jakąś pracownię, przypuśćmy profesora X, i potem po dyplomie wychodzą takie małe X-y. No, ja zawsze uważałem, że nawet jeżeli byłem w niezłych pracowniach, niezłych profesorów, to nigdy będąc w pracowni Narzyńskiego nie chciałem malować jak Narzyński. Albo byłem w pracowni Barczaka, to nie chciałem robić grafik jak Barczak. Bo to bez sensu. Ja wolałem robić takie grafiki, które ja robię. Nawet
jeżeli one są dużo gorsze od tego, co prezentował Narzyński i Barczak, no to ja jestem sobą. Przynajmniej w tym jest jakaś wartość. A nie, że ja jestem, będę malował jak, nie wiem, jak jakiś tam profesor i nawet będę to robił lepiej niż on sam. Ale to będzie wtórne. A uważam, że to ta droga po prostu nie ma sensu. I tyle. Natomiast zostały jeszcze dwie osoby, więc teraz przedstawię Zosię, a może Krzysiek się jeszcze nam pojawi. Otóż Zosię poznałem też no już ładnych parę lat temu. Przychodziła do mnie na kurs do egzaminu na SP i powiem tak, Zosia była bardzo, znaczy jest bardzo fajną dziewczyną, taką bardzo pogodną, delikatną blondynką, taką pełną uroku i taka była zawsze taka grzeczna, taka miła, taka ciepła i sobie myślałem, Matko Święta, przecież ta dziewczyna, jak ona pójdzie na ASP, to tam się naprawdę takie dziwne rzeczy dzieje, no po prostu ta dziewczyna tam nie przeżyje, no nie ma pata, no ona tam po prostu nie wyrobi z jej wrażliwością, z jej delikatnością. Okazało się, że jednak w środku to rusztowanie psychiczne miała dosyć mocne, bo zachowała tą swoją delikatność, a jednocześnie była w stanie robić tam fajne rzeczy. Zosia jest z Olsztyna, mieszka tam, już przyszła za mąż, chyba ma dwójkę dzieci, więc życie jej sprzyja. Nawet miałem pojechać do Olsztyna, do galerii 3 lata temu, jak już miałem wszystko tak ładnie zaplanowane, wybuchła pandemia, więc mówię, Zosiu, no niestety nie przyjadę i tak na razie to trwa. Zosia jest po łódzkiej ASP i trochę to widać po jej pracach, natomiast słuchajcie, działa jako grafik, projektant w tak zwanej branży ślubnej. Organizuje oprawę plastyczną, akcydensy do tychże wydarzeń. I powiem w ten sposób. Słuchajcie, popatrzcie na te jej projekty. Ona się chyba idealnie nadaje właśnie. I jest taka dobra baza w postaci tej nauki z ASP z jej nakładką, jej wrażliwości. W tej branży ślubnej, która właśnie charakteryzuje się taką delikatnością, tą zjewnością, pogodą, zobaczcie, jakie ona robi fantastyczne grafiki. Tutaj ja przybliżę kilka jej projektów. To są tak zwane logotypy, więc pojedziemy po kolei. Zobaczcie, każdy jest inny, dotyczy czegoś innego, ale każdy z tych logotypów widać, że to wyszło spod ręki Zosi. Tak jak mówiłem, że Asia Fidlera jest bardzo rozpoznawalna, tak Zosia również jest. I zobaczcie, tutaj następnie, jakie to wszystko jest zwiewne, jakie to wszystko jest delikatne, jakie to jest bardzo naturalne. Niesamowicie mi się, albo tutaj obrócona ta literka, mówisz masz. No to jest tak cudowna kaligrafia, tak wyrafinowana, delikatna, no po prostu Zosia to jest po prostu skarb. Strasznie mi się te jej prace podobają i nie wyobrażałem sobie, żeby na dzisiejszej prezentacji o niej nie wspomnieć. Oczywiście jeszcze było wiele innych kursantów, które
którzy się pojawili w mojej pracowni. No ale no może zrobimy kolejny odcinek, nie wiem, bo ich jest naprawdę sporo. Mam nadzieję, że ci, których nie wybrałem, się nie obrażą, no ale jakaś selekcja musiała nastąpić, bo no co ja miałem zrobić? No, no myśmy tutaj siedzieli do rana, a już zdaje się, że musimy się powoli ewakuować, więc popatrzmy sobie jeszcze na te delikatności. Pięknie zresztą prezentowane. O, tutaj taka... Zobacz. To jest wszystko właśnie takie... Ale czuć tą typografię. Urokliwe. Ale to, co i dała Łódzka Akademia, która ma tego świra na punkcie kompozycji, typografii i tak dalej, no to to rusztowanie, ten fundament kompozycyjny, no to ona ma. No bo taki prosty napis ślub. No tak złożyć literki, powstała piękna grafika. Kolorystyka. Nawet jeżeli to jest jakieś kontrasty walorowe, to kolor jest na przykład tutaj tego papieru jest tak wyszukany, to jest po prostu bardzo mocno sprecyzowane. To jest wymyślone, to jest po prostu no, niesamowicie mi się to podoba. I słuchajcie, tu nie ma jakichś wielkich szumów. Bardzo prosty krój pisma. Ale jak zestawiony, jak zakomponowany, jak podany. No, bardzo się cieszę, że po prostu mogłem coś się poznać. Natomiast teraz zobaczę, bo może akurat się Krzysiek, który jest ostatni już tutaj do prezentacji, może mi się, będę próbować. Słuchajcie, mimo starań Krzysiu się przez Puma do nas nie przedarł. Jest niedawno po dyplomie, więc tylko tak chciałem pokazać, jak bardzo precyzyjnie robi swoje realizacje. Troszeczkę się zajmuje grafiką, trochę się zajmuje wystawiennictwem, trochę projektuje meble, ale przede wszystkim zwracam uwagę na to, w jaki sposób te swoje dzieła prezentuje. Więc to są takie właśnie bardzo łódzkie, bardzo takie oszczędne formie przekazy, ale ma ten pewien spryt, takie to jest wszystko bardzo przemyślane, bardzo, bym powiedział, dobrze pokazane. Projekt lampy. Proszę Państwa, lamp to już mamy zatrzęsienie. W każdym supermarkecie są setki. Ale takiej to jeszcze nie widziałem. Ona jest po prostu bardzo indywidualna. Bo podobnej naprawdę nie widziałem. Może się podobać, może się nie podobać, ale jej wartość właśnie polega na tym, że drugiej takiej nie ma. Więc tu jest duży plus. Kolejna lampa, no widać, że po łódzkiej szkole, bo lampa nazywa się Półwidok. Ale w sobie coś właśnie z tej miękkości. Zresztą jak Strzemiński malował te swoje powidoki, pejzaże łódzkie, to tam się właśnie pojawiały takie miękkie linie, które się mijały z plamami domów, które malował. Więc to nawiązanie jest absolutnie zasadne i wydaje mi się, że ta lampa ma nie tylko świecić, ale również jak będzie w jakimś wnętrzu, będzie nawet nie włączona, pełniła funkcję rzeźby, bo kształt jest bardzo taki, bym powiedział, no ciekawy, intrygujący.
jeszcze taka realizacja. No i rzecz bardzo użytkowa, etykieta do piwa. Proszę Państwa, tych etykiet też jest bardzo dużo i zrobić etykietę, która by odróżniała piwo od innych, a jednocześnie nawiązywała do tradycji, to jest sztuka. I myślę sobie, że Krzysiowi się tutaj jak najbardziej to udało. Jedna z ostatnich realizacji, praca Krzysia przy wystawie malarstwa Van Gogha. To jest świeża sprawa, jeszcze nie mam wielu slajdów, ale proszę Was, zapamiętajcie to nazwisko, bo to jest młody człowiek, Krzysztof Wieruszewski. Ja mu wierzę, ja mu życzę niezłej kariery, bo z tego, co robi teraz, zapowiada się w sposób fantastyczny. No to co? Dziękuję bardzo. Dzięki, Jarek. To widać tutaj różnorodność. Dla mnie takie to niesamowite, a przede wszystkim to, co łączy te osoby, którym towarzyszyłeś. No gratuluję ci, że ich nie popsułeś. Wątpliwości, że ich wszystkich nie pozabijałem, ja wiem. No to wiesz, to też być może, ale tak, no gratuluję ci tego i życzę ci, żeby twoje atuty te ciebie jako tego towarzysza osobom, które podążają ścieżką artysty, czy też właśnie kreatywności, no żeby tobie służyły i innym, żebyś miał jeszcze z tego radość chyba, to tak ten... Marcin, to umówmy się w ten sposób, że jak się spotkamy na kolejnym plenerze w Opławcu, to już nie będę taki delikatny w robieniu korek, okej? Okay? Bardzo ci proszę, właśnie na to liczę. Na to liczę, że ja też się odnajdę tu kiedyś w tej... Dobra, mamy to... gablotce. Także dzięki, dzięki. Tych na plener nie zapraszamy. Świetny wieczór. Tak, świetnie to było zobaczyć też. Bardzo ci dziękuję, że wymawiać przez tą całą transmisję. Mam nadzieję, że zmontujemy z tego, czy Daria zmontuje, bo ja się na tym zupełnie nie znam, jakiś ciekawy film, odcinek. I co ja mogę powiedzieć? Przede wszystkim dwie rzeczy. Bo nam się tutaj czas w tej sali, które wynajmujemy, zaczyna się kończyć. No to rzeczywiście miało to trwać dwie godziny. Trwa. I było tak, jak mówię. Tak, ja zapytałam do 21. Dobrze. Wiedziała. W każdym razie Daria zawsze wie lepiej ode mnie, więc spoko. Także, żeby to dobrze wybrzmiało, dziękuję wszystkim, którzy tutaj uczestniczyli w tym spotkaniu, którzy dali się namówić i po prostu udostępnili swoje prace, coś o sobie powiedzieli. Dziękuję też tym wszystkim, którzy byli online. Oni się pojawiali, znikali, ale to jest życie, to tak ma właśnie wyglądać. I dziękuję Darii Wojtkowi, bo to tylko dzięki uporowi tych młodych ludzi to dało się im jakoś mnie przekonać, żebym w ogóle tutaj dzisiaj był i cokolwiek mówił. Dzięki, Jarek, i było warto. Dzięki, jak się było przechodzi warto. Na emeryturę, to już się nie chce, a jak się przebywa z takimi ludźmi jak oni, to mi się chce. Super. Więc młodzi, bądźcie ze mną, to jeszcze może coś ze mnie będzie. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia może następnym razem w jakimś nieco ciekawszym wydaniu. Ja też dziękuję nam wszystkim, którzy byliście online i dziękujemy wam, którzy byliście naszym obrzydem wszystkim. I zapraszam na część nieoficjalną, czyli After Party obiec. Bawcie się dobrze, pa. Dziękuję. Ahoj, ahoj.